Cześć, cześć, Marek Malec z tej strony, z bezpan.pl. Jak widać, czapka już jest z napisem jak jest zima, to musi być zimno, gdyż to jest przecież logiczne. No i teraz tak, kolejna czynność, którą zawsze robię przed zimą, to obcinanie nasion na moim cudownym, pięknym, jak go nazywam, Trachycarpus Poland. Bo to jest polski Trachycarpus, który wydaje polskie nasiona. Co może być piękniejszego? Biorę się za robotę, tutaj mam... coś do obcinania nasion, to musi być coś poważnego. Naprawdę te nasiona są tak mocno przyczepione, że tego nie jest tak prosto po prostu sobie wziąć i oderwać jakimiś tam małymi kombinereczkami, szczypczykami, czy jakby to nazwać. Do tego musi być solidny sekator, potężny. No właśnie, no to się biorę i zaraz Ci pokażę, ile tych nasion się uzbierało. Nasion, jak widać, trochę jest. Tych gałęzi jest... raz, uwaga, dwa, trzy, z tamtej strony cztery. To są z zeszłego roku, już dojrzałe, a te są z tego roku. Dojrzewają sobie, będą dojrzałe na przyszły rok. Tych nie obcinamy. Zobaczymy, jak będą kiełkować w tym roku. Tak to wygląda. Dla mnie to jest prawdziwa frajda, że z własnych polskich palm wyhodowałem sobie polskie nasiona. No trochę się tych nasion uzbierało jak co rok. Liczyłem, że były cztery gałęzie, a się okazuje, że gałęzi jest sześć. Nieźle to wygląda, nie? Widać, że piękne, dojrzałe, granatowe. Tak powinny wyglądać. Jeżeli ktoś chciałby kupić nasiona Trachycarpus Poland, proszę o kontakt na priv, na telefon, maila, gołębiem pocztowym, jak kto woli. Nasiona są oczywiście do sprzedania. Życzę wszystkim wspaniałego dnia i żeby każdy z Was mógł takie nasiona mieć. Trzymajcie się, Marek Malec, bezpan.pl.